Warszawscy uczniowie, zwycięzcami drugiej edycji konkursu Patria Nostra. To konkurs dla uczniów gimnazjów i liceów, których zadaniem jest przygotowanie krótkiej animacji komputerowej na temat ważnych wydarzeń historycznych. Anna Soporek. Konkurencja ogromna. W konkursie Patria Nostra wzięło udział 90 szkół, a zadanie niełatwe. Z jednej strony konkurs dotyczy materii historycznej, ale z drugiej strony także jest nauką umiejętności posługiwania się językiem reklamy. Do przygotowania 30-sekundowa animacja komputerowa dotycząca najważniejszych wydarzeń historycznych. Nasz temat to odzyskanie implantów i ziemi połockiej przez Rzeczpospolitą. To chyba była ciężka praca. Była, bo trzeba było zebrać informacje i dużo się dowiedzieć. Cel był jeden: propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych. Potrzeba i konkursów, i pogłębienia tej wiedzy, i tego, żeby jak najwięcej młodych ludzi wiedziało, gdzie ich dziadkowie czy pradziadkowie żyli, co robili, jak walczyli o tą wolność. Bardzo ważna rzecz. Nad poprawnością merytoryczną, prawdą i rzetelnością czuwała specjalna rada programowa. Sami uczestnicy konkursu decydowali jednak, kto wygra. Formuła jury jest zbliżona do rozwiązań znanych z turnieju Eurowizji. Jury to są sami uczestnicy konkursu, więc mamy 89 jurorów. To już fragment zwycięskiej pracy uczniów niepublicznego gimnazjum nr 12 w Warszawie. Nasza animacja jest o Franciszku Jerzym Jaskulskim, który był majorem Armii Krajowej. W roku 1946 został aresztowany przez służby UB. Cieszymy się bardzo z nagród, ponieważ pierwsze miejsce naprawdę nas strasznie satysfakcjonuje. Zwycięzcy otrzymali replikę szabli polskiej z 1934 roku oraz wycieczkę do Brukseli.